Witam serdecznie wszystkich Państwa. Nazywam się Stanisław Priłaszwili, jestem członkiem Forum Młodych Dyplomatów i dzisiaj poprowadzę rozmowę dotyczącą wyborów samorządowych na Ukrainie, którą nazwaliśmy wdzięcznym tytułem The End. I dziś moim Państwa gościem jest pan Maciej Zaniewicz, analityk do spraw Ukrainy w programie Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Nasz gość zajmuje się polityką wewnętrzną i zagraniczną Ukrainy, w szczególności relacjami z Polską oraz polityką energetyczną na obszarze Europy Wschodniej. Dobry wieczór. 25 października odbyły się wybory samorządowe na Ukrainie. Frekwencja była rekordowo niska i wyniosła jedynie nieco ponad 36%. Oficjalne wyniki jeszcze nie są znane, jednak sondaże powyborcze i przecieki medialne wskazują, że rządząca partia Sługa Ludu ma poważne kłopoty, a jej wyniki nie są wystarczająco dobre w porównaniu do tych, które były jeszcze rok temu w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich. Obok głosowania odbył się również tak zwany sondaż prezydenta. Respondenci głosowali w większości za inicjatywami ujętymi na karcie sondażowej. Warto zaznaczyć, ten temat również pojawi się w naszej dzisiejszej dyskusji. Zaznaczę jeszcze, że po reformie decentralizacji zmienił się układ sił między władzą centralną, a zmieniła się równowaga między władzą centralną a władzami samorządowymi w Ukrainie, w związku z czym władze lokalne zyskały na sile. Spotkanie jest zatytułowane The End. Czy możemy uznać, że wybory okazały się faktycznym końcem przemarszu Zełenskiego i jego partii po totalną władzę w kraju? Jeszcze raz dobry wieczór wszystkim. Dziękuję za zaproszenie. I właśnie, zaczynając od tego tytułu, zresztą ja podobnie zatytułowałem swój komentarz, który ukazał się u nas w piśmie zaraz po wyborach. Natomiast jest to, wydaje się, może być troszkę za mocne określenie. To znaczy wszystko zależy od tego, jaki weźmiemy punkt odniesienia, bo jeżeli za punkt odniesienia weźmiemy wynik wyborów parlamentarnych ostatnich, w których rzeczywiście udało się rzecz niebywałą na Ukrainie, czyli uzyskać jednej partii większość w Radzie Najwyższej, no to rzeczywiście biorąc to za punkt odniesienia, no to mamy porażkę, bo z poziomu zaufania, z poziomu ratingu około 52% spadliśmy do poziomu 22% około procent obecnie. To są też najnowsze dane sondażowe w skali całego kraju, które znalazły odzwierciedlenie też w wyborach lokalnych. Natomiast jeżeli przyjrzymy się na same rezultaty wyborów lokalnych, to tak naprawdę widzimy, że nie możemy mówić o całkowitej porażce, dlatego że partia Sługa Ludu uzyskała, wszystko na to wskazuje, na razie najlepszy wynik spośród wszystkich partii ogólnokrajowych, ustępując merom i kandydatom na deputowanych, którzy startowali samodzielnie albo z partii lokalnych stworzonych tuż przed wyborami bądź funkcjonujących na danym obszarze już wcześniej, ale które nie mają ambicji, nie mają szans na wybory, na zwycięstwo w skali ogólnokrajowej. Mówiąc o przyczynach takich, a nie innych rezultatów, no bo jeżeli będziemy to interpretować właśnie pod kątem ratingów w skali ogólnokrajowej i wyników, czyli patrząc na to jako zjawisko negatywne z punktu widzenia Zełenskiego, bo bez wątpienia tak to jest odbierane. To jest, ja się tu zgadzam z opinią politologa ukraińskiego Fesenko, który to określa jako zimny prysznic dla Zełenskiego. To nie jest porażka, to jest całkiem nie najgorszy wynik, ale to jest zimny prysznic, który każe, oczywiście określenie zimny prysznic jest tutaj umiejscowione też w określeniu innym, to znaczy nawiązuje do innego określenia, czyli ciepła wanna. Mówi się o tym, że Zełenski otacza się ludźmi, którzy po prostu mu przytakują i mówią mu, jak jest znakomicie w kraju pod jego władzą. Natomiast nie za bardzo jest skłonny przyjmować krytykę. I w tym kontekście to jest właśnie wyjście z tej ciepłej wanny pod bardzo zimny prysznic dla niego, które będzie się wiązało z konsekwencjami na pewno politycznymi. Jeżeli chodzi o ten wynik, jakie były przyczyny,
No to z pewnością rozczarowanie, na co też wskazują inne badania prowadzone przez agencję Rating, Rating Group. Zainteresowanym bardzo polecam. Około w tym momencie w badaniu, w którym zadawano pytanie, jak byś ocenił twoje emocje związane z nadchodzącymi wyborami lokalnymi. Tutaj były do wyboru dwie emocje, więc może niezbyt dużo, ale to było rozczarowanie i nadzieja. To rozczarowanie towarzyszy więcej niż 2/3 respondentów. I to jest jedna z tych przyczyn, które wpłynęły na słaby wynik Sługi Ludu. To znaczy Sługa Ludu oraz sam Zełenski kandydowali jako ludzie spoza systemu i troszkę byli, zyskiwali na tym wizerunku, zwłaszcza wśród młodego elektoratu, który został zmobilizowany dosyć mocno, pokazując, że wystarczy, że są spoza tego systemu, spoza establishmentu i mogą z nim walczyć i przychodzą po to, żeby rozwalić te struktury oligarchiczno-polityczne, które się stworzyły. Zresztą sam Zełenski niejednokrotnie powtarzał, było to jedno z jego haseł, że wystarczy nie kraść, tak w kontekście walki z korupcją. Gdy doszedł do władzy wraz ze swoją ekipą, to okazało się, że takie trzy elementy, które były najważniejsze z punktu widzenia jego programu wyborczego, czyli zaprowadzenie pokoju, jego priorytet, walka z korupcją oraz po prostu zapewnienie dobrobytu, że żaden z tych trzech punktów nie został zrealizowany. Osiągnięto co prawda kolejne zawieszenie broni, trwałe zawieszenie broni, jak to ładnie się mówi, z tym, że no, ludzie cały czas giną na wschodzie Ukrainy i okazuje się, że jest to tyle warte, co wszystkie poprzednie zawieszenia broni. Z korupcją, no teraz właśnie trwa gigantyczny skandal związany z walką z korupcją w związku z tym, że Sąd Konstytucyjny praktycznie sparaliżował instytucje antykorupcyjne budowane od 2014 roku na Ukrainie, a sparaliżował między innymi na wniosek deputowanych Sługi Ludu. Bo nagle się okazało, do tego, że ludzie... Do tego jeszcze przejdziemy. Do tego jeszcze przejdziemy. Okej. Okay. No i poziom życia to już jest akurat niezależne od Zełenskiego. No, kryzys związany z epidemią, z pandemią koronawirusa jest czymś niezależnym od samego Zełenskiego, ale ewidentnie na to wpłynął. I jeszcze było kilka takich przyczyn, które wpłynęły na ten nie najlepszy rezultat. Po pierwsze, rozczarowanie związane jest też z tym, że partia Zełenskiego jest zbudowana wokół samego Zełenskiego. To znaczy to nie jest partia skupiająca elektorat danej ideologii. To udało się zbudować Petrowi Poroszence, który zbudował partię konserwatywną, prozachodnią i tak naprawdę wyrwał dużo głosów innym ugrupowaniom, takim jak Hołos, które mniej więcej też celują cały czas w ten sam elektorat. Trudniej jest utrzymać taki elektorat, jeżeli rozczarowuje się on jedną konkretną osobą, która wszystko kumuluje wokół siebie. Natomiast najważniejszą przyczyną był brak struktur. Sługa Ludu tutaj kompletnie poniósł fiasko, to znaczy nie udało się zbudować struktur lokalnych, nie udało się zbudować struktur opartych na politykach, którym się ufa, a to jest najważniejsze w wyborach samorządowych, czyli zaufanie do lokalnych polityków. Próbowano porozumieć się jeszcze od stycznia, jeśli mnie pamięć nie myli, z politykami lokalnymi, z merami dużych miast, gdzie było wiadomo, że oni mają największe szanse na reelekcję, ale szybko doszło do konfliktu pomiędzy tymi merami. Konflikt był głównie, ale nie tylko związany z pandemią koronawirusa znowu. To znaczy Zełenski próbował narzucić pewne reżimy sanitarne, takie jak chociażby zakaz funkcjonowania, całkowity zakaz, wstrzymanie funkcjonowania komunikacji miejskiej, nie konsultując tego z władzami lokalnymi, ale z drugiej strony władze lokalne postanowiły się na tym wypromować, sprzeciwiając się Zełenskiemu, bardzo często nie zamykając komunikacji i mówiąc, pozycjonując się jako obrońcy interesów lokalnych wobec nacisków Kijowa i tutaj to już doszło do haseł takich, że Zełenski nazywał merów lokalnych książętami, podczas gdy merowie nazywali go dyktatorem, więc to już poszło w taką skalę silnych emocji. No i ci merowie stworzyli własną partię oraz startowali też pod własnymi szyldami, uzyskując
najlepszy tak naprawdę wynik. Oni wraz ze swoimi deputowanymi i to oni są największymi zwycięzcami tych wyborów. Już wspominałem o tym, że na wyborach była rekordowo niska frekwencja i rekordowo niski wynik jak na Ukrainę i na ukraińską historię wyborów. Czy tego głównym powodem była pandemia, czy coś innego, czy właśnie rozczarowanie, o którym wspominaliśmy, czy to też wpływało na frekwencję? To też było wraz z prowadzeniem exit poll tuż przed, ale też w trakcie wyborów zadawano pytania dotyczące, badaną kwestię właśnie, czy ludzie wybierają się na wybory, jeżeli nie, to dlaczego. I bo oczywiście jakby intuicja podpowiada nam, że chodzi o koronawirusa. Rzeczywiście to jest około 30%, to znaczy 10% wskazało samą pandemię, 20% względy zdrowotne i obawy o własne zdrowie, a więc można to wrzucić do jednej kategorii. Natomiast mniej więcej tyle samo osób wskazało takie przyczyny, jak nie wie, na kogo zagłosować, czy też nie interesuje się polityką. I to pokazuje nam drugie zjawisko, czyli olbrzymią demobilizację elektoratu. I to ja bym powiedział, że głównie elektoratu też w dużej mierze Zełenskiego, dlatego że to dotyczyło głównie ludzi młodych, to oni najczęściej wskazywali właśnie te przyczyny. Nie wiedzą, na kogo zagłosować, nie interesują się. A to właśnie ci ludzie głosowali w głównej mierze na Zełenskiego w wyborach parlamentarnych, znaczy na sługę ludu w wyborach parlamentarnych. I na to myślę, że mógł wpłynąć właśnie to rozczarowanie i kwestia tego, że no już sługa ludu i Zełenski sam nie mogą kandydować jako ci antyestablishmentowi, bo oni sami znaleźli się w tym momencie, są częścią elit politycznych, no i nie mogą po roku ponad kreować się na tych, którzy walczą z elitami. Co do samej frekwencji, obóz sługi ludu zdawał sobie sprawę z tego, że ma z tym duży problem i starał się go rozwiązać, robiąc referendum, które nie jest referendum, to znaczy sondaż prezydenta Zełenskiego. Jednym z celów właśnie było zmobilizowanie wyborców. Ale to domyślam się, że też kolejny temat, który poruszymy później. No właśnie, wynik okazał się, może okazać się, znaczy okazał się zimnym prysznicem. Już od, myślę, że od początku kadencji obecnej Rady Najwyższej, w której sługa ludu ma jedną partyjną koalicję, znaczy jest monokoalicją tak zwaną. No, mówi się od ponad roku, że tej jedności, ta jedność nie istnieje i że już za chwilę takie jakby wspólne głosowanie się zachwieje i zakończy się partia taką, którą znamy. No właśnie, czy wyniki w wyborach lokalnych w jakiś sposób storpedują wewnętrzną kolizję w partii, bo no, mamy grupę Kołomojskiego, w której jest tam około 50 deputowanych. Speaker Razumkow ma też swoją jakąś tam grupę. Czy koniec jest blisko? W kontekście tytułu naszego spotkania. Odpowiem tak, ciężko stwierdzić, ale nie sądzę, żeby na to mogły wpłynąć wybory. To znaczy rzeczywiście tarcia są, ta większość ona istnieje na papierze, ale gdy popatrzymy na poszczególne głosowania, to z nią bywa bardzo ciężko. To znaczy już w tym momencie Zełenski musi mobilizować, żeby przepchnąć ustawy, na których mu szczególnie zależy, musi bardzo mobilizować też partie opozycyjne i dochodzi tutaj do koalicji takich jak, o ile na samym początku bardzo dużo głosowań było wspólnych sługi ludu z Europejską Solidarnością Petro Poroszenki, to teraz coraz częściej obserwujemy wspólne głosowania wraz z OPZZ, czyli partią prorosyjską, bądź też z innymi frakcjami parlamentarnymi, które w międzyczasie powstały, takie jak za przyszłość Ihora Kołomyjskiego.
Rzeczywiście jest ciężko, zwłaszcza widać to choćby w kontekście tego, co się teraz dzieje wokół właśnie Trybunału Sądu Konstytucyjnego i próby przepchnięcia przez Zełenskiego swojej wersji naprawy tej sytuacji, czyli przywrócenia funkcjonalności systemu antykorupcyjnego, gdy znów okazuje się, że wielu deputowanych Sługi Ludu nie jest temu chętnych. To znaczy w tych poszczególnych siłach funkcjonujących w łonie frakcji Sługi Ludu są swoje grupy interesu, które niekoniecznie chcą je dodawać na rzecz osiągnięcia wspólnego celu, który jest celem Wołodymyra Zełenskiego głównie. Nie sądzę, żeby wybory lokalne mogły wpłynąć, mogły spowodować na przykład rozwiązanie Rady Najwyższej. Nie stanie się tak dlatego, że doskonale deputowani Sługi Ludu, którzy nie są też samobójcami, zdają sobie sprawę z tego, że poparcie spadło do poziomu około 20% z poziomu około 50%. W takiej sytuacji nie rozwiązuje się Rady, bo po prostu ci ludzie by się nie dostali z powrotem do parlamentu, chyba że zmieniliby barwy polityczne na rzecz, no i właśnie ciężko stwierdzić, bo sondaże obecnie wskazują, że ten parlament byłby bardzo rozbity, więc na razie moim zdaniem to jest bardzo odległa perspektywa. Nie sądzę, żeby na to mogły też wpłynąć wybory, ponieważ to bardzo często byli też inni ludzie, którzy startowali, więc jakby tutaj straty polityczne ze strony deputowanych są dosyć niskie. Więc to jeszcze nie teraz, bardziej bym przypuszczał, że na poszerzenie się tych pęknięć w łonie frakcji rządzącej może wpłynąć właśnie kwestia walki z korupcją, gdzie widać olbrzymi konflikt, który nabrzmiewa pomiędzy poszczególnymi deputowanymi Sługi Ludu a prezydentem. Zresztą takie tak duże partie, które nie są połączone wieloletnią współpracą i jakimiś tam wspólnymi kontaktami, czy chociażby na poziomie lokalnym, to trudno, żeby się ta jedność utrzymała. Prorosyjskie siły się niezwykle umocniły w tych wyborach, zwłaszcza na wschodzie. Tam króluje opozycyjna platforma Za Życia, też blok opozycyjny również wszedł do kilku rad, ale też partia Szeria. Czy rewanż jest prawdą i faktem? Ja bym nie nazwał tego rewanżem, to znaczy są też miejsca, w których OPZZ uzyskało gorszy wynik niż w wyborach lokalnych w 2015 roku. Natomiast elektorat prorosyjski, jakbyśmy go nazwali, on cały czas, on się nie zmienia tak znacząco na przestrzeni kolejnych lat. To mniej więcej jest, szacuje się, że to jest około 20-25% mieszkańców Ukrainy, obywateli Ukrainy, skupionych głównie na wschodzie oraz południu kraju. I to jest elektorat głównie OPZZ, ale to jest też elektorat, który prorosyjski, ale też rosyjskojęzyczny, te pojęcia nie zawsze są równoznaczne. W większości przypadków nie są równoznaczne. On bardzo często głosował na Sługę Ludu. To jest elektorat, który przypłynął do Sługi Ludu i to widać po geografii wyborczej z wyborów parlamentarnych, gdy wyniki Sługi Ludu, wówczas mówiło się, że te wybory pokazały, że doszło do przełamania tego schematu podziału na wschód i zachód Ukrainy, tak? Gdzie zawsze były dwie jakieś największe siły, proeuropejska i prorosyjska, które wymieniały się władzą, a teraz mamy nową siłę, która stara się skupić jak najwięcej obywateli. Jest prozachodnia, ale nie wskazuje już tak na to geografia wyborcza. To w pewnym sensie jest prawda, chociaż właśnie te wybory nam też pokazują, że niekoniecznie, że ten elektorat może w każdej chwili przepłynąć, jeżeli poczuje, że jest rozczarowany tym, co się dzieje. A na pewno jest rozczarowany, dlatego że znowuż elektorat na wschodzie kraju, jemu tym bardziej będzie zależało na osiągnięciu pokoju. I w tym wypadku jego rozczarowanie plus narracja partii prorosyjskich, które określają Zełenskiego partią wojny, wcześniej tak nazywano partię Europejska Solidarność, która idzie na konflikt, co nie jest oczywiście prawdą, bo Zełenski zaczął swoją politykę od wielu ustępstw i raczej o ustępstwa go oskarżano. No ale to znowu, to jest argumentacja z kolei prozachodnich sił.
A więc ten elektorat prorosyjski może powoli i myślę, że będzie w najbliższym czasie odpływał do, czy też wracał do OPZZ. Natomiast nie mówiłbym o na pewno rewanżu jakoś, o rewanżu sił prorosyjskich. To jest mniej więcej ten sam, ta sama grupa i tutaj nie ma moim zdaniem szans na to, żeby doszło do poszerzenia tego elektoratu o większe, o kolejne grupy. Właśnie, na skrzydle prorosyjskim jest opozycyjna platforma Za życia, natomiast na skrzydle zachodnim jest opozycyjna względem prezydenta Partia Europejska Solidarność. Jak partia sobie poradziła w wyborach? Widzimy, że na zachodzie było ogromne, dosyć spore poparcie. Jak to wyglądało i wygląda? No tak, rzeczywiście Europejska Solidarność osiągnęła, sądzę, że zadowalający dla niej wynik, to znaczy umocniła się w regionach zachodnich kraju, ale tak naprawdę to jest jej, powiedzmy, matecznik, tak? To jest, tak ona jest w tym momencie spozycjonowana jako prozachodnia, konserwatywna partia, na którą głosuje większość ukraińskojęzyczna i ona umocniła się w tych regionach, to nie jest zaskoczenie absolutnie. Natomiast z perspektywy ewentualnych wyborów kolejnych parlamentarnych nie sądzę, żeby jakoś poszerzyła za bardzo swój elektorat i miała szansę, uprzedzając pytanie, na dokonanie, na tym etapie, na dokonanie jakiegoś rewanżu też politycznego i przejęciu z powrotem władzy. W tym momencie jest to niemożliwe i na to też wskazują sondaże wyborcze, które pokazują, które wciąż dają najwięcej punktów Zełenskiemu i Słudze Ludu. Tak jak wspomniałem, to jest 20% i tutaj rzeczywiście te dwie partie, prozachodnia i prorosyjska, depczą jej po piętach. To jest około 15% mniej więcej procent oscylują te wartości i one mogą urosnąć w najbliższym czasie. Natomiast jak na razie myślę, że hipotetyczna nowa Rada Najwyższa byłaby bardzo rozdrobnioną Radą Najwyższą, a nie Radą Najwyższą opanowaną przez siły prorosyjskie czy prozachodnie. A co do jeszcze, bo o tym zapomniałem wspomnieć, o partii Szaria, no rzeczywiście jest to też ciekawy przykład, bo jest to nowy dosyć twór, który ma ambicje ewidentnie polityczne na obszarze całej Ukrainy. To nie jest partia regionalna, absolutnie. Partia Szaria jest prorosyjska, tu nie ma co ukrywać, ale znów jest zbudowana wyłącznie wokół jednej osoby, zresztą znanym dosyć blogerze. Jej rezultat sądzę, że jest dla niej dosyć też zadowalający, bo rzeczywiście znalazła się w niektórych radach i będzie mogła nawet stworzyć koalicję z OPZZ gdzie niegdzie, więc rzeczywiście jest to dla niej pozytywny wynik. Natomiast ja bym też nie wiązał jakiejś, nie przykładał zbytniej uwagi do tej partii, bo nie sądzę, żeby była w stanie ona znowu zaistnieć jako większa siła polityczna. Wśród partii prozachodnich i prodemokratycznych jest też Holos. Mówiono, że na etapie wyborów parlamentarnych Holos odbierał głosy Europejskiej Solidarności. Czy teraz też odbierał, czy odwrotnie? Europejska Solidarność Holosowi, który jest jakby partią nową i też właśnie próbowali zdobywać poparcie właśnie na hasłach takich, że są nowymi twarzami w polityce. Tak, oczywiście te partie rywalizują o ten sam elektorat. To między innymi też jest przyczyną tego, dlaczego możemy uznawać, że dosyć dobry wynik osiągnęło OPZZ, bo takiego rozbicia na tym froncie prorosyjskim nie ma jak na tym froncie postmajdanowym, prozachodnim. A tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z dwoma partiami, które rywalizują o ten sam elektorat konserwatywny, prozachodni. Natomiast sądzę, że też na poziomie lokalnym wynik Holosu jest całkiem zadowalający, to znaczy udało się pokazać, że ta partia bez Wakarczuka też jest w stanie funkcjonować. To znaczy to nie jest tak, że ona
Ona jest, osiągnęła też właśnie ten poziom partii ideologicznej, to znaczy opartej na jakiejś wspólnej ideologii, a niekoniecznie na jednej postaci, która jest w stanie pociągnąć cały ten pociąg. Natomiast warto też wspomnieć, że jakby, bo oczywiście będziemy mówić i mówimy w kontekście wyborów ewentualnych przyszłych parlamentarnych i tendencji generalnie ogólnokrajowych. Natomiast musimy cały czas mieć z tyłu głowy, że specyfiką wyborów lokalnych na Ukrainie też jest to, że łatwiej jest zbudować sobie elektorat, znaczy zebrać elektorat i zbudować sobie silną pozycję partiom lokalnym i też poszczególnym politykom lokalnym. Zawsze trudniej jest to zrobić partią ogólnokrajowym. Może to troszkę różni sytuację ukraińską od sytuacji polskiej na przykład, gdzie ten podział na dwie siły polityczne jest też widoczny na tym szczeblu lokalnym. Na Ukrainie troszkę mniej, dlatego wynik wszystkich partii ogólnokrajowych jest dużo poniżej oczekiwań osób, które czy też dużo poniżej tego, czego moglibyśmy się spodziewać, patrząc na sondaże ogólnokrajowe. To z pewnością. Natomiast one też pokazały, które partie są w stanie zbudować własne struktury lokalne, które mają silne struktury lokalne. I tutaj się okazało, że Sługa Ludu tych struktur nie za bardzo posiada. Natomiast te struktury już posiadają takie partie jak Europejska Solidarność i jak najbardziej OPZZ. Jak najbardziej też Batkiewszczyna, która mimo, że też przyjęło się mówić, że ona osiągnęła niezadowalający wynik, to ona tak naprawdę mniej więcej obroniła te swoje przyczółki, które miała z poprzednich wyborów lokalnych i uplasowała się w czołówce partii, jeżeli chodzi o wyniki do rad. A więc moim zdaniem osiągnęła całkiem dobry wynik, co też nie musi się przełożyć bezpośrednio na skalę ogólnokrajową, bo w skali ogólnokrajowej to raczej obserwujemy niewielkie poparcie dla tej partii, jak na raczej spadek, który też wynika z tego, że ta partia, która zbudowała sobie pozycję na polityce socjalnej i zwłaszcza na krytyce podnoszenia taryf na gaz, na opłaty komunalne, to w tym momencie ucichło i zostało też przejęte przez inne ugrupowania, między innymi prorosyjskie, i to one paradoksalnie mogą też częściowo odbierać ten elektorat. Więc czy jest trochę tak, ja miałem właśnie wrażenie, że ta Batkiewicz trochę się zgubiła, jakoś nie było jej w kampanii wyborczej, bo właśnie Julia Tymoszenko miała koronawirusa i dosyć w ciężkiej formie przeszła chorobę. No a jednak taka partia jak właśnie Batkiewicz, która jest zbudowana na poparciu jest partią, klasyczną partią liderską, no jednak lokalne struktury sobie nie radzą. I no właśnie pojawiło się takie stwierdzenie, że partia obroniła, bo przypomnę, że w 2015 roku partia zajęła drugie miejsce w wyborach, jakby jeżeli podsumowywać łączną liczbę zdobytych mandatów tuż po Europejskiej Solidarności. Mówiło się też, że szykuje się jakby przekazanie sterów partii komuś innemu. Czy możemy się tego spodziewać, czy jednak partia dalej będzie właśnie, czy na czele partii dalej będzie Julia Tymoszenko? Tutaj ciężko oceniać, na pewno dojdzie do jakichś rozliczeń, ale ja z kolei bym się tego jeszcze na tym etapie nie spodziewał. Myślę, że jak już to bliżej samych wyborów parlamentarnych, ale myślę, że ciężko w tym momencie też oceniać. Do takich prognoz bym się nie skłaniał na tę chwilę. Dobrze. Wspomnieliśmy również o sondażu prezydenckim. Co to było? Nie było to ani referendum, nie był to ani sondaż właśnie taki typowo robiony przez pracownie socjologiczne. Jaki będzie miał wpływ ten sondaż na dalszą ukraińską politykę? To był rezultat pośpiechu Zełenskiego. Zełenski lubi formy demokracji bezpośredniej. Nieraz o tym wspominał, że mu się podoba model taki szwajcarski.
i pomyślał, że to jest też dobry instrument do wzmocnienia swojej pozycji politycznej. Referendum jako takiego z uwagi na brak podstaw prawnych obecnie zrobić się nie da, referendum wiążącego, wobec czego zdecydowano się na taki trochę sondaż. Taki trochę, ponieważ był to sondaż prowadzony, po pierwsze zrobiony na prędce, prowadzony przed komisjami wyborczymi, no bo nie mógł się odbywać w środku, ponieważ nie było to referendum. Natomiast nie odbywało się to, nie trzymało się to, powiedzmy, metodologii socjologicznej, na co wskazuje choćby to, że Zełenski, wiedząc o tym, że na zachodzie kraju, gdzie jest, jak już wspomnieliśmy, matecznik Europejskiej Solidarności, no niekoniecznie jego referendum, jego sondaż może znaleźć poparcie, dlatego tam tylko 30% komisji było obstawionych jego wolontariuszami, a w innych częściach kraju to ten wskaźnik sięgał 70%. Więc już na tym etapie starano się manipulować. Natomiast jeżeli chodzi o samą treść sondażu, tam było 5 pytań. Tam było 5 pytań, które, znaczy po pierwsze cały sondaż na pewno miał też zmobilizować elektorat Zońskiego, elektorat młody, i na to choćby wskazują takie pytania jak pytanie o legalizację medycznej marihuany, które moim zdaniem, jeśli nie stoi za tym tylko jakieś lobby medyczne, to ewidentnie ma charakter populistyczny i ma na celu zmobilizować młody elektorat. Inne pytanie dotyczyło na przykład, też mocno populistyczne, ale tutaj też o wydźwięku politycznym, pytanie dotyczące dożywocia za korupcję na wysoką skalę. To znaczy, tam w ogóle nie określono, co to znaczy na wysoką skalę. My nie wiemy, jaka to jest skala, bo tym można dowolnie manipulować, co też się robi na poziomie legislacji i co też stara się robić sługa ludu, podwyższając limity, od których sprawy są rozpatrywane przez specjalne, niezależne organy. To miało charakter populistyczny, jak wspomniałem, to pytanie, no bo jak ktoś nam zada takie pytanie, no tak, generalnie powinno się karać za dużą korupcję, jesteśmy przeciwko korupcji. Natomiast moim zdaniem to mogło też pokazać, znaczy może zostać wykorzystane przez Zońskiego jako argument w walce politycznej przeciwko swoim deputowanym, którzy sabotują pracę instytucji antykorupcyjnych, żeby wzmocnić pozycję Zełenskiego, gdy ten będzie proponował swoje rozwiązania mające na celu ukrócić korupcję. Gdzie spotyka się to z oporem, jak już wspomniałem, niektórych deputowanych. Kolejne pytanie dotyczyło wyłącznej strefy ekonomicznej na Donbasie, które jest z kolei pytaniem ważnym, bo jest to instrument znowu walki politycznej, znaczy instrument dyplomacji w stosunku do Rosji, i dotyczy na pewno wysądowania gotowości do ustępstw wobec Rosji, ale też miałoby moim zdaniem posłużyć jako argument dla Zełenskiego dla wprowadzenia tych zapisów, które zostały tak troszkę tylnymi drzwiami wprowadzone do porozumień mińskich o wprowadzeniu specjalnej strefy ekonomicznej na Donbasie jako jedno z możliwych rozwiązań tego wyjątkowego statusu na Donbasie, na co miałyby się zgodzić obie strony, ale znów nie wiemy, czy to miałoby stać się na terytoriach wyłącznie kontrolowanych przez Kijów, nie wiemy, czy przed, czy po wyborach, czy po oddaniu pełnej kontroli Kijowowi, tego nie wiemy. Duży poziom ogólności. Tutaj to poparcie było najniższe z kolei, bo o procenty przeważyła strona poparcia. Choć znowu, moim zdaniem, tyle, ile wad odnotowano na poziomie prowadzenia tego sondażu, wydawano po kilka kart tym samym osobom. Kwestia zliczania była zupełnie nietransparentna. Tak. Kwestia zliczania była kompletnie nietransparentna, bo na przykład Ukraińska Prawda zrobiła taki reportaż, gdzie jedna z dziennikarek zatrudniła się jako członkini takiej komisji, stała po prostu z pakietem kartek przed komisją wyborczą i rozdawała je, ludzie wypełniali, wrzucało się do takiego kartonowego pojemnika, potem jej zadaniem było przesypanie tego do worka na śmieci, wyrzucenie tego kartonu do kontenera na śmieci, tak żeby nikt nie widział, i przeniesienie tego worka na stację benzynową, gdzie ktoś podjechał samochodem i odebrał go. No nie spełnia to zbyt wygórowanych standardów. Ale już wracając do treści, kolejne pytanie dotyczyło zmniejszenia liczby deputowanych z 450 do
do 300. Znów populistyczny charakter ewidentnie. No, jakby naturalnym jest, że ludzie będą popierali zmniejszenie deputowanych. No i ostatnie, najdziwniejsze chyba pytanie, czyli kwestia wykorzystania gwarancji bezpieczeństwa wynikających z memorandum budapeszteńskiego. Jakby nigdy się na to nie powoływano, natomiast moim zdaniem politycznie może to zostać wykorzystane do tego, żeby zmienić format negocjacji dotyczących uregulowania konfliktu na Donbasie. Obecny format nie jest wygodny dla Zełenskiego z tego względu, że dochodząc do władzy, i to wynika z tego, co on mówił, mocno krytykował delegację ukraińską, oskarżając ją o to, że po prostu nie chce się porozumieć i ona sabotuje te rozmowy. Gdy okazało się, że to Zełenski zaczął być odpowiedzialny za te rozmowy, to okazało się, że strona rosyjska kompletnie nie jest zainteresowana uregulowaniem tej sytuacji. Dlatego w tym momencie Zełenski może chcieć wykorzystać odwołanie się do tego memorandum, tak żeby włączyć w rozmowy również Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, a ze Stanami Zjednoczonymi już pozycja negocjacyjna mogłaby być łatwiejsza. A więc no, to są te cele. Na pewno zaczęto już realizować niektóre, to znaczy temat związany ze zmniejszeniem liczby deputowanych już w tym momencie jest na agendzie politycznej, to już się proceduje, to jest wygodne, to zyskuje, daje słupki poparcia, choć będzie wyjątkowo trudne do przeprowadzenia przez Radę, bo dla wielu deputowanych oznacza to brak szans na reelekcję. A na pewno nie udało się zrealizować, jak już wspomnieliśmy, celu polegającego na zwiększeniu frekwencji. Bo też bardzo wielu ludzi, którzy nawet przyszli oddawać głosy w wyborach lokalnych, po prostu nie byli zainteresowani tym referendum. Oczywiście najbardziej sceptyczni byli wyborcy Europejskiej Solidarności Petra Poroszenki. Dobrze, to na początku wspomnieliśmy również o Sądzie Konstytucyjnym, który 28 października opublikował decyzję o uznaniu za niezgodne z konstytucją szereg zapisów ustawy o zapobieganiu korupcji, które reglamentują zakres działalności Narodowej Agencji Przeciwdziałania Korupcji. Ta też decyzja będzie miała wpływ na ustalenie wyników wyborów, bo Narodowa Agencja Przeciwdziałania Korupcji ma w swoich kompetencjach właśnie sprawdzenie deklaracji kandydatów na stanowiska deputatów i merów, i bez takiego sprawdzianu objęcie urzędu jest tak naprawdę niemożliwe. Teraz możemy zaobserwować kryzys polityczny, prawny też związany z taką decyzją. Pojawiają się kolejne propozycje, co zrobić tak naprawdę z tym sądem konstytucyjnym, co zrobić z tą decyzją. Jak możemy się do tego odnieść? Rzeczywiście, no, musimy wrócić trochę do reformy samej antykorupcyjnej na Ukrainie. Zaczęła się ona w 2014 roku, zakończyła się formalnie w 2019 roku pod koniec, zakończyła się stworzeniem szeregu instytucji antykorupcyjnych i sama w sobie ta reforma, ja myślę, że można ją ocenić pozytywnie, choć oczywiście ostatnia instytucja, czyli Najwyższy Sąd Antykorupcyjny zaczęła funkcjonować de facto we wrześniu ubiegłego roku, a więc ma jeden roczek, więc może to jest też trochę za wcześnie, żeby oceniać. Natomiast rzeczywiście zaczęło to wszystko iść w dobrym kierunku i zaczęło to być niewygodne dla wielu polityków, w tym również, jak się okazało, dla polityków sługi ludu, którzy niejednokrotnie startowali właśnie pod tym hasłem wystarczy nie kraść, ale jak spojrzymy i poskrobiemy w ich przeszłości politycznej, to oni mieli kontakty, byli członkami partii już wcześniej albo mieli już wcześniej powiązania z grupami oligarchicznymi, a więc sami mieli problem z kwestiami korupcyjnymi, a gdy doszli do władzy, no to postanowili zrealizować ukraiński wariant polskiego TKM, tylko w wersji korupcyjnej, tak? Czyli teraz jest ich 5 minut, oni mogą sobie teraz troszkę wykorzystać to, że znaleźli się u władzy.
I wówczas zaczęły się pojawiać problemy związane z sabotowaniem już funkcjonujących instytucji antykorupcyjnych. Zaczęto do tego wykorzystywać przede wszystkim Sąd Konstytucyjny, z uwagi na to, że w nim również zasiadają sędziowie, którzy są podejrzewani o korupcję. Między innymi wspomniana przez ciebie Narodowa Agencja do Spraw Przeciwdziałania Korupcji, NASK, sprawdzając deklaracje majątkowe sędziów, wyjawiła, że nie zgadzają się one ze stanem faktycznym. Słynna jest willa w Kijowie, znaczy nieruchomość w Kijowie jednego z sędziów, którą kupił on od Federacji Rosyjskiej tak naprawdę. A więc, znaczy już po aneksji, a więc tych problemów jest dużo i zaczęto wykorzystywać Sąd Konstytucyjny do tego, żeby sprawdzać zgodność z konstytucją funkcjonowania samych instytucji. Na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy Sąd Konstytucyjny wydał aż 3 wyroki, 3 orzeczenia, które do tego się sprowadzają. Najpierw one generalnie sprowadzały się do tego, aby sparaliżować pracę NABU, Narodowej Agencji Narodowego Antykorupcyjnego Biura Ukrainy, czyli organu śledczego, który sprawdza, prowadzi kwestie dochodzenia związane z korupcją. Sąd Konstytucyjny podważył nie tylko wybór szefa NABU jeszcze przez Poroszenkę, ale podważył też szereg zapisów ustawy o NABU, paraliżując pracę i nakazując poprawienie tych ustaw. No i ostatni, najbardziej skandaliczne orzeczenie, o którym wspomniałeś, czyli dotyczące samego NASK, które też podważa na przykład zapis umożliwiający karanie odpowiedzialność karną za korupcję na wysoką skalę w związku z zadeklarowaniem, czy inaczej, odpowiedzialność karną wynikającą z zadeklarowania nieprawdy w deklaracjach majątkowych. To zostało podważone. Podobnie zostało podważone kilka uprawnień NASK, na przykład publikowanie w wersji jawnej w internecie, co było i jest już zresztą ponownie dostępne na stronie NASK. Każdy mógł sobie sprawdzić deklarację majątkową danej osoby, danego urzędnika, danego polityka i z tego też korzystało społeczeństwo obywatelskie, organizacje antykorupcyjne, dziennikarze, którzy prowadzili śledztwa i wiele rzeczy, wiele nieprawidłowości, których NASK nie wyjawił, wyjawili sami dziennikarze i organizacje pozarządowe. A więc to funkcjonowało, zaczynało coraz sprawniej funkcjonować i zostało w tym momencie sparaliżowane przez wyrok Sądu Konstytucyjnego. No i doszło do poważnego kryzysu politycznego, w którym prezydent tak naprawdę stara się skasować funkcjonowanie, skład całego Sądu Konstytucyjnego i powołać nowy, co oczywiście wiąże się też z dużym oporem w samej Radzie Najwyższej, również samych deputowanych Sługi Ludu, którym nie odpowiada taki wariant, choć też warto podkreślić, że temu sprzeciwia się opozycja, w tym i Europejska Solidarność, ponieważ zwraca ona uwagę, że jest to rozwiązanie niekonstytucyjne. To znaczy prezydent nie może tak sobie po prostu dekretem rozwiązać Sądu Konstytucyjnego, bo to nam tworzy, znaczy jest kolejnym przykładem zarządzania dekretami państwem, co no, oczywiście nie może się podobać partii opozycyjnej, ale nie podoba się też wielu deputowanym Sługi Ludu. No więc mamy kryzys, który się rozwija, jest wersja jeszcze propozycja szefa, spikera Rady Najwyższej Razumkowa. To się dzieje na dniach i na godzinach tak naprawdę, więc w najbliższym czasie będzie się rozwijało, bo jest to sprawa o tyle istotna, że z funkcjonowaniem i niezależnością tych instytucji antykorupcyjnych powiązane jest wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Rzecznik Międzynarodowego Funduszu Walutowego już wcześniej informował o tym, że z uwagi na nacisk na organizacje, na instytucje antykorupcyjne przesunięta została delegacja na Ukrainie, wizyta na Ukrainie MFW, której skutkiem miało być przyznanie kolejnej transzy. Z kolei z decyzją Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest powiązana decyzja Banku Światowego i Unii Europejskiej, a Unia Europejska jeszcze grozi przerwaniem ruchu bezwizowego, zawieszeniem ruchu bezwizowego z Ukrainą w przypadku, gdy tego problemu nie da się rozwiązać.
No więc ten problem musi zostać rozwiązany, bo to wszystko nakłada się jeszcze na koronakryzys tak zwany, w sytuacji, gdy budżet zatwierdzony na przyszły rok zakłada deficyt w wysokości 6,5% PKB. U nas to jest 5% i mówi się, że to jest rekordowy budżet i olbrzymia katastrofa w sytuacji, gdy nasza gospodarka jest mimo wszystko bardziej stabilna niż ukraińska, a deficyt jest mniejszy. Więc rzeczywiście perspektywy są bardzo niemiłe. Jeżeli to wsparcie zagraniczne finansowe się nie pojawi, to może to spowodować poważne konsekwencje gospodarcze, a w rezultacie i polityczne dla Ukrainy. Dobrze, to już zbliżamy się do końca, więc zachęcam osoby, które mają jakieś pytania do pisania ich na czacie. Właśnie rozmawialiśmy, już jakby podsumowując całość naszej dzisiejszej rozmowy i wszystkie poruszone wątki, jak będzie się układała przyszłość ukraińskiej sceny politycznej po tych wyborach i też po decyzji Sądu Najwyższego, Sądu Konstytucyjnego, która jest nim mało ważna? Na pewno nie sądzę, żeby teraz doszło do ponownych wyborów w Radzie Najwyższej. Z uwagi na to, tak jak wspomniałem, to się nie opłaca większości, a więc nie sądzę, aby to nastąpiło. Może zacząć dochodzić do dalszej stopniowej dezintegracji obozu władzy, co będzie skutkowało też problemami dla samego Zełenskiego, aby uzbierać większość w poszczególnych głosowaniach, co będzie szczególnie istotne właśnie w kwestii walki z korupcją. Natomiast odnosząc się już do samych wyborów lokalnych, no to warto wspomnieć o tym, że znaczy podkreślić jeszcze raz, że bardzo dobry wynik uzyskali dotychczasowi merowie w poszczególnych miastach, a nowa reforma samorządowa, jak już wspomniałeś we wstępie, daje im więcej pełnomocnictw, a przede wszystkim pozwala zachować więcej budżetu w regionach, bo mają wreszcie własny budżet, 60% podatku dochodowego od osób fizycznych pozostaje na miejscu, a więc mogą podejmować samodzielne decyzje i będzie to może skutkować pewnymi zaostrzeniem tych tarć, które już są obserwowane na linii Kijów regiony, bo to są ci sami ludzie, z którymi już zdążył się skonfliktować Zełenski wcześniej. Co do samych partii, to ja myślę, że jak to zwykle bywa, zawsze warto spojrzeć i przyglądać się, jak rozwija się projekt Za przyszłość Kołomyjskiego, który w tych wyborach lokalnych, mimo że to jest nowy projekt, kolejny projekt Zełenskiego, to rozwija się, znaczy osiągnął całkiem niezły rezultat i może rzeczywiście nabrać znaczenia, a może też, znaczy na pewno Kołomyjski będzie się starał przeciągnąć część deputowanych Sługi Ludu do swojej frakcji, bo Za przyszłość utworzyło już frakcję w Radzie Najwyższej. To tak na szybko już kończę. Już mamy się pojawiły pytania. Pan Władysław pyta o to, dlaczego praktycznie nie widzimy nowe twarze i wygrali merowie, którzy już nie jeden termin sprawują swoje funkcje? No ja myślę, że przede wszystkim wyczerpało się troszkę zapotrzebowanie na takie postacie, na nowe postacie, które wprowadzają coś nowego, a niekoniecznie wiadomo, co stoi za tymi nowymi postaciami. To znaczy skończył się kredyt zaufania, znaczy zapotrzebowanie na rewolucyjne zmiany i wraz z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym na Ukrainie, tak jak i zresztą w całej Europie, rośnie zapotrzebowanie na menedżerów, którzy mają już doświadczenie. I nawet jeżeli oni są uwikłani w sprawy korupcyjne, bo przecież są, bo przecież merowie dotychczasowi już nieraz znajdowali się w centrum skandali korupcyjnych, no to mimo wszystko oni są w stanie zaoferować funkcjonowanie w miarę sprawne miasta. Chociażby spójrzmy na Filatowa z Dniepra, który też zbudował się najpierw na plecach Kołomyjskiego, potem się z nim skonfliktował, następnie z Zełenskim się skonfliktował i na tym znowu zbudował swoją
swoją pozycję jako ten człowiek, który dba o miasto, a rzeczywiście w skali miasta widać było pewne zmiany. Też pojawiło się pytanie właśnie w nawiązaniu do Filatowa, który stworzył i był jednym z twórców partii Propozycja. I pan Mikita się pyta, czym się różnią partie merów Nasz Kraj i Propozycja? Czy to są naprawdę projekty lokalne, czy rozumiem, że wracające na jakąś... Znaczy, ja myślę, że partia Propozycja na pewno ma ambicje i myślę, że to może być główny wyznacznik, ma ambicje ogólnokrajowe. Zresztą ona nie jest stworzona, ona została, ona się inaczej nazywała wcześniej, chyba w 16 roku powstała, została przemianowana, no ale to techniczna już kwestia. Na pewno ma ambicje, nie wiem, czy sam Filatow będzie chciał wejść do Rady, już się w niej znajdował i zrezygnował z niej na rzecz właśnie merostwa, a zwłaszcza teraz jest to atrakcyjne, ponieważ daje dosyć sporo władzy i możliwość realnego działania. W odróżnieniu od deputowanych, którzy znajdują się poza partią rządzącą lub poza stanowiskami liderskimi, gdzie ich wpływ na rzeczywistość może być dużo mniejszy. Ale myślę, że Propozycja będzie starała się zaistnieć też w skali ogólnokrajowej, chociaż nie sądzę, żeby mogła liczyć na jakiś lepszy rezultat, bo poza określonymi regionami, gdzie są partia jest kojarzona z poszczególnymi liderami, to nie są, nie istnieją w świadomości wyborców. Chociaż mogą ją zbudować, ale tak jak mówię, na razie to jest konglomerat różnych osobowości, który za sobą nie niesie jednolitego przekazu oprócz rzekomego profesjonalizmu. Mhm. Pojawiło się również pytanie, według ostatniego sondażu schemat głosowania w wyborach samorządowych był dla większości wyborców bardzo niejasny, ze względu na to, że w głosowaniach było wiele błędów, które później uznano za nieważne. Czy uważasz, że miało to duży wpływ na wynik wyborów? Rozumiem, że chodzi o system wyborczy, nowy system wyborczy. Znaczy, z tego, co ja patrzyłem właśnie na badania ratingu chociażby, to większość wskazywała, że była w stanie się zorientować, na czym to funkcjonowało. Na pewno jedna rzecz wzbudziła duże emocje i problemy, ale znaczy niezrozumienie wyborców, problemy członków komisji, to znaczy wprowadzono nową ordynację wyborczą, w ramach której wprowadzono otwarte listy wyborcze, to znaczy mogliśmy głosować na konkretne osoby, a nie tylko na listę wyborczą i to wprowadzało trochę zamieszania, bo też o tym donosili obserwatorzy z opory na pewno, że nagle się okazywało, że komisja bierze karty, zaczyna je liczyć i są zaskoczeni. Okej, czyli my musimy każdy głos na każdego polityka liczyć osobno, czyli nie wystarczy, jak podliczymy Babki Wszczynę i podliczymy Sługę Ludu, tylko trzeba osobno każdego polityka. A więc to też pokazuje, że były problemy, natomiast no wydaje mi się, że może o to chodzić. Też widziałem, były, właśnie też chyba ranking robił sondaże dotyczące jeszcze przed wyborami, czy właśnie respondenci wiedzą cokolwiek na temat nowego systemu wyborczego i też były bardzo słabe wyniki. Ale jestem absolutnie przekonany, że jakbyśmy przeprowadzili analogiczne badania w Polsce na temat tego, jaki istnieje system wyborczy w Polsce, to naprawdę znikoma liczba ludzi, obywateli byłaby w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego akurat na to bym... Z tego punktu widzenia, że to jest nowy system, nowa ordynacja jak na Ukrainę, bo w wyborach do Rady Najwyższej jest inny system. Dobrze. Dobra. Pojawiło się również pytanie na czacie od pani Aliny. W dyskursie publicznym podczas wyborów prezydenckich mówiło się o tym, że Zełański jest człowiekiem, kandydatem Kołomojskiego. Na ile to jest prawda i jak teraz układają się relacje między Zełańskim a Kołomojskim? No moim zdaniem absolutnie nie układają się. Znaczy, on na pewno został wypromowany przez Zełańskiego, natomiast szybko popadli w konflikt i może być jakimś rozczarowaniem dla Zełańskiego. Dla Kołomojskiego głównym celem politycznym było odzyskanie kontroli nad znacjonalizowanym prywatbankiem, który został znacjonalizowany w wyniku tego, że no, pieniądze wyprowadzał na offshory, generalnie rzecz ujmując. Do tego nie doszło i Zełański nie jest zwolennikiem takiego rozwiązania. Zakończyło się to tym, że Kołomojski ma swoich ludzi w
partii Sługa Ludu, którzy niekoniecznie, nie zawsze są pośród tych, którzy głosują razem z całą frakcją, a oprócz tego Kołomoiski teraz stworzył swój nowy projekt, czyli właśnie za przyszłość. I myślę, że to będzie w tym momencie jego najważniejsze oparcie polityczne, dlatego ja wiem, bo na początku rzeczywiście niemal wszyscy eksperci mówili, że Zełenski jest człowiekiem Kołomoiskiego, ale myślę, że to jest nieaktualne już stwierdzenie rok po wyborze na prezydenta. Dobrze. Kolejne pytanie od pana Mateusza. Panie Macieju, jak głosowała młodzież, szczególnie w kontekście odejścia od Sługi Ludu? Czy została w domu? I drugie pytanie, prawdopodobnie już jutro będzie lockdown w Ukrainie, czy to gwóźdź trumny gospodarki Ukrainy? To ja się tutaj posłużę techniką i odpowiem na to pytanie tabelką. Może nie dla wszystkich to będzie do końca zrozumiałe, ale to jest też, co ja mówiłem w kontekście frekwencji. Nie wiem, czy widać. Widać, widać. Super. Jak widzimy tutaj, znajduje się największy odsetek ludzi, tu jest wiek, największy odsetek ludzi, którzy nie głosowali, którzy nie planowali głosować, badanie było prowadzone jeszcze przed wyborami i podane przyczyny. Te dwie przyczyny to nie mieszkam w miejscu zamieszkania, w miejscu głosowania, tak, znaczy w miejscu rejestracji oraz jestem zajęty w dniu wyborów. Druga przyczyna wskazuje przede wszystkim na to, że młodzież w dużej mierze nie była zainteresowana tymi wyborami. To już jest moim zdaniem związane z tym rozczarowaniem, o którym wspominałem. Druga kwestia, czyli nie mieszkam w miejscu rejestracji, no to oczywiście głównie wskazuje na wewnętrznych przesiedleńców, którzy co prawda mogli głosować, mogli zmieniać miejsce rejestracji w tych wyborach, no ale w dużej mierze tego nie zrobili, bo nie wiedzieli o tym, bo też nie chcieli się tym zająć. Więc sądzę, że no ja bym w ten sposób odpowiedział na pytanie, czemu nie byli zainteresowani wyborami. Natomiast jeżeli chodzi o gwóźdź do trumny, a o lockdown, moim zdaniem priorytetem tutaj pozostaje rozwiązanie kwestii antykorupcyjnej i ustabilizowanie waluty i gospodarki właśnie za sprawą udzielenia kredytu kolejnej transzy kredytu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Natomiast w tym momencie, no ja pamiętam jeszcze szacunki z pierwszej fali tak zwanej gdzieś w okolicach kwietnia, maja, które się pojawiały dotyczące gospodarek tutaj w regionie, jak one zareagują. Wówczas już się wskazywało na to, że ukraińska gospodarka raczej nie podniesie się jeszcze w przyszłym roku, to znaczy na poziom wzrostu, na etap wzrostu wejdzie dopiero za 2 lata. To było przy założeniu jednej fali. Przy założeniu, że mamy drugą mocną falę i drugi lockdown, sądzę, że tak, to może być problem, ale przyznam się szczerze, na przestrzeni ostatnich tygodni, kiedy to zaczęło się mocniej rozwijać, nie widziałem opracowań, które nowych opracowań, które uwzględniałyby drugi lockdown na Ukrainie, więc ciężko mi odpowiedzieć. Intuicja podpowiada mi, że tak, to może być duży problem, ale znów, zwłaszcza jeżeli nie uda się rozwiązać kwestii transzy od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. I również pojawiło się pytanie na Facebooku, czy wyniki wyborów lokalnych mogą na przykład wpłynąć na zwiększoną współpracę pomiędzy samorządami w Polsce i na Ukrainie? Tylko tak, słuszna uwaga i o studentów. Mateusz Kamionka podpowiada w kontekście wyborców, którym się nie chciało zmienić miejsca rejestracji, którzy nie poszli do głosowania. Jeżeli chodzi o współpracę, może na pierwszym etapie utrudnić, bo często znaczy wynikiem reformy było to, że powstały nowe jednostki samorządu terytorialnego, co oznacza, że umowy, które dotychczas funkcjonowały pomiędzy dotychczasowymi jednostkami samorządu terytorialnego na Ukrainie, a tymi w Polsce, przestaną obowiązywać, trzeba będzie po prostu zawrzeć nowe.
Natomiast to na pierwszym etapie. Bardziej długoterminowo myślę, że to wpłynie rzeczywiście pozytywnie, no bo samorząd mając więcej uprawnień i mając przede wszystkim większy budżet do gospodarowania, bo dotychczas to wyglądało tak, że oczywiście samorządy też miały swój budżet, ale o ten budżet musiały, oględnie mówiąc, prosić Kijów, prosić władze centralne i kończyło się na tym, że te władze, które miały dobre układy z Kijowem, te mogły sobie pozwolić na większe wydatki, miały większy budżet, co oczywiście zmniejszało niezależność samych chromat i rajonów. Teraz powstały silniejsze, zjednoczone chromady, które rzeczywiście będą mogły zdziałać więcej, więc tak, odpowiadając na to pytanie, myślę, że warto będzie też podjąć taką współpracę, że zainteresować się odnowieniem tych umów, podpisaniem nowych i może to wpłynąć pozytywnie na współpracę na tych niższych szczeblach. Dobrze, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Może takie właśnie... Na Facebooku widzę, że też... Może w międzyczasie jeszcze o jednej rzeczy wspomnę, bo oprócz wyborów lokalnych jeszcze przebiegały wybory uzupełniające do Rady Najwyższej, gdzie uzupełniano miejsce po zamordowanym, sprawa cały czas w toku, deputowanym. I startował tam między innymi znany nam wszystkim Olech Ljaszko. I to jest bardzo ciekawe, bo w kontekście też tego, jak przebiegały wybory, to pokazuje jedną rzecz. Ja bardzo lubię śledzić czasem powstawanie tych klonów na wyborach, tak zwanych. Zjawisko, nie wiem, czy występujące w Polsce, ale na Ukrainie to jest klasyka wyborcza. Tutaj obserwujemy tak, wyniki wyborów po podliczeniu 77, trochę ponad procent protokołów. I widzimy tak, na pierwszym miejscu jest kandydat Sługi Ludu, Uńko. Na drugim miejscu Ljaszko, na trzecim miejscu Dawydenko, na czwartym miejscu Huńko i na piątym miejscu Huńko. Wystartowało trzech kandydatów o absolutnie takich samych nazwiskach, z czego jeszcze jeden z nich miał takie samo imię jak ten prawdziwy Huńko od Sługi Ludu. To jest mechanizm wykorzystywany bardzo często podczas wyborów po to, żeby rozdrobnić głosy, a widzimy, że tutaj przewaga jest naprawdę znikoma, bo to jest około 400 głosów różnicy pomiędzy kandydatem Sługi Ludu, a klony uzbierały łącznie niemal 2000 głosów. Czyli widzimy, że realna przewaga bez tego nadużycia byłaby zdecydowanie wyższa. A mimo to Olech Ljaszko oskarża Sługę Ludu o to, że ukradł głosy i że to fałszerstwo dokonało się za sprawą Sługi Ludu. Natomiast właśnie warto też wspomnieć, że tych naruszeń było całkiem sporo. Nie wpłynęło to raczej na wynik samych wyborów. Ja tutaj też nie mówię tego z głowy, bo ja nie obserwowałem wyborów. Ja tutaj opieram się na danych Opory między innymi, ale też innych obserwatorów, którzy wskazują na to, że wybory raczej przebiegły w sposób demokratyczny nie wpłynęły te fałszerstwa, znaczy te naruszenia, które były, nie wpłynęły raczej na wynik, zwłaszcza w skali kraju. Mogły wpłynąć na wynik w regionach, znaczy w niektórych komisjach wyborczych, natomiast były pomysły, niektóre bardzo oryginalne, jak no, poczynając od takiej klasyki, czyli dowożenie ludzi do komisji wyborczych, tak? Czyli konkretny przykład, mieszkaniec danego miasta daje paszport, dostaje 200 hrywien do ręki, jest rejestrowany w innej komisji wyborczej, oddaje się mu paszport, jedzie potem z grupą autokarem, który wysadza ich bardzo często bezczelnie pod całą komisją, tam się mówi głosujcie na tych, oni głosują, wychodzą z komisji, dostają pozostałe 800 hrywien, łącznie 1000 hrywien, całkiem dobre pieniądze jak za oddanie fałszywego głosu. Takie autokary były zatrzymywane przez policję również, a duża liczba pewnie nie została zatrzymana i wychwycona. A więc poczynając od takich standardowych naruszeń, a kończąc na przykład na stworzeniu fikcyjnej komisji wyborczej, która powstała, świetny przykład, mamy komisję wyborczą we wsi, która jest gdzieś w mniej dostępnym miejscu i druga fikcyjna, która powstaje bardziej w centrum,
jest puszczana muzyka z głośników, to jest bardzo częsty element na Ukrainie, bardziej nawet jeszcze na Białorusi, w Rosji też, że puszcza się muzykę, generalnie żeby ściągnąć ludzi do komisji wyborczej. I ludzie, a oczywiście numer komisji jest absolutnie taki sam, przechodzi sobie przez wieś wyborca i po prostu myli się, wchodzi do tej komisji, oddaje głos. W rezultacie wynik wyborów w danym punkcie jest absolutnie zniekształcony. A więc i takie sytuacje zdarzały. Widzę, czytam teraz komentarz o tym, że niestety z Polski nikt nie obserwował oficjalnie. Właśnie kolejne pytania się pojawiły. Czy jest możliwe, aby czy jest jakakolwiek szansa na wybory na Donbasie? No tutaj uczyniono krok wstecz moim zdaniem, dlatego że w wielu miejscach na terenach kontrolowanych przez Kijów nie odbyły się wybory. W miejscach, w których jakby kontrola jest sprawowana i jest sytuacja względnie stabilna, nie odbyły się, oczywiście oficjalną przyczyną były działania wojenne, natomiast nie odbyły się dlatego, że tam przede wszystkim mógłby wygrać OPZZ. Więc pod tym względem uczyniono krok wstecz. Co do wyborów na Donbasie, no bo rozumiem, że chodzi w tym pytaniu o terytorium niekontrolowane przez Ukrainę, no to tutaj to zależy od rezultatu porozumień, albo inaczej, to zależy od pozycji Rosji. Jeżeli Rosja zgodzi się oddać kontrolę nad granicą ukraińsko-rosyjską Kijowowi i będzie można przeprowadzić te wybory w sposób demokratyczny z udziałem obserwatorów międzynarodowych, no to na takie rozwiązanie Ukraina jest gotowa pójść oczywiście, natomiast takie rozwiązanie wydaje się być nierealnym, bo Rosja tego nie chce uczynić. Z drugiej strony Ukraina raczej nie zgodzi się na to, żeby przeprowadzić wybory przed oddaniem kontroli, chociaż to była kwestia, przedmiot też dyskusji i o to były olbrzymie oskarżenia pod adresem Zełenskiego, że on w ogóle jest skłonny rozmawiać na ten temat. Wtedy padały klasyczne hańba, zdrada pod adresem Zełenskiego. To jest właśnie taka sugestia, czy możliwe jest, aby zrobić na przykład wybory połowiczne, czyli że po jednym kandydacie z Ukrainy i z Rosji. Kwestia jest taka, czy OBWE mogłoby te wybory przeprowadzić. Znaczy OBWE na pewno by ich nie przeprowadziło, prawda? No raczej mogłoby obserwować, ale nie przeprowadzić, nie sądzę. Tutaj musiałaby... Znaczy, szczerze mówiąc, nie spotkałem się z takim pomysłem przeprowadzenia takich wyborów, bo rozumiem, że to jest jakoś tam inspirowane, nie wiem, tym modelem powiedzmy polskim, tak, transformacji, ale ja nie sądzę, żeby to było realne. Sądzę, że nie, myślę, że to w tym momencie nie znajduje się na agendzie i raczej nie będzie realnym rozwiązaniem. Dobrze. Czy decentralizacja wpłynie na większe zainteresowanie partii politycznych na swoje ośrodki regionalne, większego ich rozwoju? No na pewno sama skala tych naruszeń, które były, to świadczy jednak o tym, że nawet jeżeli ludzie nie poszli tłumnie do głosowania, bo nie przykładają takiej wagi, bo koronawirus, nie przykładają takiej wagi do wyborów lokalnych, to było spore zainteresowanie ze strony polityków oraz grup oligarchicznych zainteresowanych w tym, żeby umocować się w tych poszczególnych radach i albo umocować swoich ludzi na krześle merów. Natomiast zainteresowanie... Rozumiem, że chodzi o partie polityczne ogólnokrajowe i zainteresowanie ośrodkami regionalnymi. Ja bym odwrócił to pytanie i myślę, że to jest pierwszy krok, bo generalnie ta reforma jest dobra w swoich założeniach, bo ona po prostu oddaje więcej władzy regionom i może doprowadzić do tego, że regiony będą miały więcej środków na własny rozwój i na własne potrzeby, które lepiej są diagnozowane na poziomie regionalnym niż na poziomie Kijowa, więc raczej w ten sposób bym odpowiedział. Z tej perspektywy politycznej powiem tak, na pewno będą musiały, zwłaszcza takie partie jak Sługa Ludu, no bo taka porażka nie może się powtórzyć. Bez struktur lokalnych ciężko będzie uzyskać, powtórzyć dobry wynik wyborczy też w kolejnych wyborach parlamentarnych.
nie mając już tej energii partii spoza establishmentu, partii spoza układu, mając brzemię niespełnionych obietnic, trzeba będzie mieć mocne struktury, bo bez tego sondaże będą pikowały, więc na pewno będą podejmowane tego typu działania. No dobrze, wydaje mi się, że odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Dziękujemy bardzo serdecznie, dziękuję w imieniu Forum Młodych Dyplomatów za dzisiejszą rozmowę. Była bardzo, bardzo interesująca moim zdaniem. Dziękuję wszystkim Państwu, że dołączyliście do nas i obserwowaliście naszą dzisiejszą rozmowę o wyborach samorządowych. Zachęcam do obserwowania mediów, kanałów w mediach społecznościowych Forum Młodych Dyplomatów i do zobaczenia.